Cześć, z tej strony PsychoCoach. Dalej kontynuujemy teraz tutorial z biblioteki Matplotlib. Dzisiaj będziemy sobie robić ciekawą rzecz, także zostańcie ze mną, a mianowicie będziemy importować sobie plik CSV za pomocą Pythona i obrabiać ten plik CSV. Jeżeli nie wiesz, co to jest plik CSV, to tutaj u góry zostawiam ci taki mini tutorial i zobaczysz, czym są pliki CSV. Co najpierw musimy zrobić, to kliknąć prawym na nasz folder i dodać nowy folder. Nazwiemy go może CSV. Po prostu. No i w tym folderze dodamy sobie pierwszy plik. I pierwszy plik będzie plik TXT. Napiszemy sobie. A plik CSV, przepraszam. Plik CSV. Bam. No i co w tym do tego pliku wpiszemy? Wpiszemy sobie ileś tam wartości różnych. No to będą tak te wartości tutaj po kolei. Ja sobie pozwolę wkleić te wartości. 1,5, 2,7, 3,8. Czym się charakteryzuje do przypomnienia plik CSV? Tym, że po prostu wartości pewne są oddzielone między sobą przecinkami. W ten sposób jest rozróżniane są po prostu dane znaki, dane liczby, cokolwiek tam jest. Jeżeli analizujemy potem ten plik, to po prostu wiemy, że tak jakby znakiem podziału między jednym a drugim znakiem jest właśnie przecinek. No i tyle. I teraz jak sobie otworzymy tą naszą lokalizację, klikniemy prawym i damy Show in File Manager. Otworzył nam się tutaj folder, w którym pracujemy, czyli psychomatplotlib CSV i zobaczmy, co jest w środku. Jest plik.csv, możemy go otworzyć w notatniku. Spokojnie możemy go otworzyć w notatniku, ale najpierw go zapiszmy tutaj. Dobra, przejdźmy sobie tu, otwórzmy i zobaczcie, za pomocą Atoma utworzyłem już plik CSV w ten sposób. On też musi mieć tutaj rozszerzenie CSV, czyli plik.nie.txt, jak to zwykle bywa, czyli plik tekstowy dla notatnika, tylko plik.csv. No i na tym możemy już pracować. Co musimy zrobić, to zaimportować dwie biblioteki w sumie, pythonowskie, ale najpierw sobie stworzymy plik, new file, no i napiszemy, że to jest może import, podkreśnik CSV, .py. O, mamy i lecimy z tematem. No, oczywiście importujemy bibliotekę matplotlib i z tej biblioteki importujemy moduł pyplot. I zamieniamy go na zmienną plt w ten sposób. Następnie tej samej biblioteki, czyli z matplotlib, importujemy taki moduł style, style. No i teraz bardzo ważne, musimy zaimportować bibliotekę NumPy. Import NumPy SNP. I zgadnijcie co, musimy sprawdzić, czy nasza biblioteka NumPy jest w ogóle zainstalowana na naszym systemie operacyjnym. Jak to zrobić? Jak już wiecie, musimy przejść do command prompta. Czyli przechodzimy sobie do mojego CMD. No i sprawdzamy pip NumPy. Pip install NumPy. Bam i czekamy, co się wydarzy. No i mamy tu taką informację, że requirement already satisfied. To znaczy, że mam zainstalowaną tę bibliotekę w tej wersji. Więc nie muszę nic więcej robić. Mam nadzieję, że ty też masz już zainstalowaną. Na początku zrobimy coś takiego. Style use ggplot. Ggplot. Na razie nie będę wyjaśniał, o co chodzi. Po prostu napiszmy coś takiego. Z modułu style użyliśmy tam funkcję use. Następnie do zmiennej x oraz y piszemy sobie zawartość naszego co? Naszego pliku CSV. Właśnie w tych zmiennych x, y będziemy przechowywać te wszystkie liczby, które znajdują się w pliku CSV, więc to musimy zrobić, to dać coś takiego. Użyjemy teraz naszej biblioteki NumPy. Robimy to tak, np. No i teraz mamy taką funkcję w środku jak loadTXT, więc możemy sobie w ten sposób zaimportować ten plik, plik.csv. Następnie przecinek i najlepiej zrobić to w ten sposób, będzie bardziej czytelnie. O, i tu wpiszemy sobie tak, unpack równa się true,
i delimeter to przecinek. Co to jest ten delimeter? To jest właśnie ten znak podziału, znaczy tak, znak podziału, nie? Czyli ten przecinek, który oddziela poszczególne znaki w pliku CSV. Dobra? No i przechodzimy już do plota w tym momencie. Czyli tak, plot. Przepraszam, plt, bo tam mieć tego zmienną, plot. Oj, coś mi tu się dzieje, czekajcie. Co jest do cholery? O, w ten sposób. plt.plot, bam, xy. Znowu plotujemy te dwie zmienne, w których są liczby. Dodajemy jakiś tytuł, plt title. No i wykres, znaczy tytuł tego całego wykresu to będzie po prostu wykres. plt etykieta dla osi y, x label. Y label, przepraszam. Będzie y oś albo oś y. Mam. No i plt x label. To będzie tylko jak x oś x. OK. No i to wszystko trzeba pokazać, czyli plt show. Zapisujemy, otwieramy mój terminal i sprawdzimy, czy to wszystko działa. No musimy przejść do folderu przede wszystkim CSV. Bam. No i co zrobić? Python import csv.py. Sprawdzamy, co się wydarzy. Mamy jakiś problem w linii 9. No tak, tutaj plik CSV. Ma być delimiter. Meter. O, literówka mi się wdarła. Widzicie, jak zwykle. O, i teraz powinno być wszystko dalej, dalej. 11 mam coś nie tak. No przede wszystkim, oczywiście tutaj muszę zmienić na plt. Widzicie? Trzeba się pilnować. Za szybko chciałem ten tutorial zrobić, ale teraz wszystko już działa. No i mam piękny wykresik. Także przepiszcie sobie ten cały kod u siebie. Po prostu linia po linii przeanalizujcie. No, wszystko co tutaj zrobiłem. Ale zobaczmy efekt końcowy tych naszych wypocin. Mamy wykres. Bardzo fajny wykres, ten ggplot. Ale co jest najważniejsze, za pomocą biblioteki NumPy zaimportowaliśmy plik CSV, czyli plik, który jest oddzielony znakiem jakimś tam podziału, czy przecinkiem, czy kropką, czy czymkolwiek innym. No i pobraliśmy te liczby, wyświetliliśmy taki wykres. No i specjalnie przygotowałem takie liczby, żeby sobie taki poszarpany, fajny wykres, tak jakby ktoś umierał. Wiecie, w szpitalu jest ten taki analizator ciśnienia. No to, czy tam tętna. No to ja coś takiego zrobiłem. I w ten sposób możesz sobie fajnie to wszystko wyplotować. No i zapraszam do kolejnego odcinka. Nie zapomnij o subskrypcji kanału, wciśnij tu dzwoneczkę, żeby być na bieżąco z moimi filmami. I do zobaczenia w przyszłości.